poznaliśmy się w klubie tuż przed świętami wielkanocnymi ponad rok temu. Ja byłam z koleżankami w klubie, byliśmy się troszeczkę pobawić i Arsen do mnie podszedł, zapytał się, czy moja kotka ma ruję. Tak nietypowo do mnie zagadał. Później nasza rozmowa rozwinęła się na bardziej takie biznesowe tematy. Mówił, że zajmuje się kamienicami, ja mówiłam, że jestem architektem i tak zainteresował mnie bardzo swoją osobą. Przez cały tydzień się nie odzywał, ale po tygodniu w końcu się odezwał. I jak już zaczęliśmy się spotykać, to już nie mogliśmy przestać. Zaręczyn to była bardzo duża niespodzianka dla mnie. Wyjechaliśmy sobie w góry na snowboard i to było w Sylwestra, równo o północy, kiedy Arsen wyciągnął mnie w góry, wdrapaliśmy się na stok, miał przyszykowanego szampana, petardy i miał być taki Sylwester na łonie, na tory, we dwoje. No i zrobił taką niespodziankę, że gdy wybiła 12, razem z szampanem wyciągnął zaręczynowy pierścionek. Cały szczyrk, cała dolina puszczała dla nas petardy, więc było bardzo romantycznie, dosyć zimno, ale to sytuacja, znaczy pogoda i atmosfera była szybko rozgrzana. Wady. Na szczęście nie ma ich wiele, jest ich kilka. Jest dosyć uparty, często chce, żeby było tak, jak on by chciał. Zdarza mu się, że jest taki apodyktyczny. I jest zazdrosny, jest to taki typ zazdrośnika. Ale to są jedyne wady, które ma. Kilka wad, które posiada, one są bardzo nieistotne przy naszym gorącym uczuciu, przy tym, co nas łączy, przy tym, co nas po prostu zespoliło w ten cały związek, co nas połączyło. Arsen bardzo się stara, jest mężczyzną, któremu bardzo zależy i jakieś tam te jego małe wady przy tym wszystkim, co robi i jak działa, po prostu znikają. Ich tak naprawdę nie ma. Dla mnie małżeństwo przede wszystkim jest kolejnym spełnionym marzeniem, o którym sobie tak marzyłam, jak byłam dziewczynką czy już kobietą, że chciałabym wyjść za mąż za mężczyznę właśnie takiego pracowitego, ambitnego, opiekuńczego, kochanego, który dałby mi poczucie stabilizacji i poczucie bezpieczeństwa. A czym jest tak naprawdę małżeństwo, to się dopiero o tym przekonam.
Larsen, bardzo Cię kocham. Będę Cię kochała na zawsze. Moim marzeniem jest, żebyśmy byli razem aż do końca i żeby nas łączyło tak gorące uczucie, jakie jest teraz między nami.